I teraz panowie pokażemy, jak się w Bolesławiu śpiewa, uwaga! I o bardzo, bardzo kochani! Witamy bardzo serdecznie, zacny Bolesław, kochani! Golec Orkiestra! Jak ci się grało w Bolesławiu? Cudownie. Grało się naprawdę fajnie, pomimo tego, że było troszeczkę chłodnawo, ale cieszymy się, że nie padało, bo w całym kraju troszeczkę ta pogoda była taka, no, zupełnie inna jak tutaj. No tak, no, atmosfera gorąca. Z Bolesławia ja mam pytanie, co wśród tych pięknych kobiet mamy może jakąś Bernadetkę? Bernadetka, rączka do góry. To jest Bernadetka Szykowa. To jest kolejna. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie Bernadeczki z Bolesławia. I mój młodszy brat Paweł zaśpiewa teraz dla nich piosenkę. Paweł, ukłon się. Brawka dla brata. Pawła, kochani. Uwaga, jedziemy. Raz. One, two, three. Moi kochani, proponuję wszystkie rączki do góry, ja mam do was, a my do was. Publiczność dopisała, oczywiście. Gorąco się bawiła, można powiedzieć. Ale jeszcze tutaj możemy się pochwalić tym, że
nieopodal tego pięknego, zacnego miasta pochodzą nasi muzycy z zespołu Goles Orkiestra, mianowicie perkusista. Nie, on tu ma żonę. Tak. Z Bukowna, tak? Pozdrawiamy serdecznie całą rodzinę Mirka Hadego. No i Piotrek Kalicki, też klawiszowiec, akordeonista. Tutaj pierwsze kroki w Olkuszu stawiał z racji tego, że się urodził w Olkuszu. Tak. Chodził do szkoły podstawowej, no i na akordeonie pierwsze szlify właśnie zdobywał w tym mieście. Krótko mówiąc, koncert z okazji Dnia Gminy. Tak. Udany. Święto Gminy Bolesław, Anno Domini 2012. Zaliczamy do udanych. Tak się składa, że urodził się niedaleki w Olkuszu. Dzieciństwo, młode lata, Piotr, jak wspominasz Olkusz? Cudownie. Ciężko was pozdrowić z Olkusza. Jeśli jest tutaj Bogdan Jerzyński, mój pierwszy nauczyciel akordeonu, pochodzi z Podlipia, to serdecznie pozdrawiam. To. Jak się nazywa? Bogdan Jędrzejewski z Podlipia, akordeonista, pozdrawiamy serdecznie z tej sceny. Również nasz perkusista tutaj ma, słuchajcie, swoje, no, swoją rodzinę, tak? Drugą połówkę, bo żona skąd pochodzi? Pochodzi tutaj ładnie. Bukowno! Z Bukowną, żona perkusisty, Mirek Hady. Solo dopiero nam zagra. Kochani, tak, tak, jak widzicie, no. Sami swoi. Thank you.
prosto. Prosto tutaj przejdźmy z top trendów, prawda? Czyli z festiwalu Sopockiego. Niemalże. Który odbywał się właśnie w Sopocie. Tym razem jeszcze nie w Operze Leśnej, ale w Ergo Arenie. Tam mieliśmy... Argo Arena. Argo, a nie Ergo? Argo. Argo, Argo, okej. Okay. Niech będzie Argo Arena. Tam wykonywaliśmy Crazy is my life. Koncert top topów, czyli 10 lat top trendy. Po teraz wybrał 10 najbardziej odpowiednich artystów, żeby w tym koncercie top topów zagrać. No i również nam przypadła ten zaszczyt, żeby tam właśnie wystąpić. Pieśni mozło ostatni grozik, milubecka wnet przypomnij się. Tu ci matuś mlecko dała, soła do snu ci sumiała, a chłanioce wykołysą cię. Do milówki wróć, do milówki wróć. Wszyscy razem! Do Bolesławia wróć! I ma piękniejszej krainy od bolesławskiej dziedziny. Do Bolesławia wróć! Do Bolesławia wróć! Hoppa! Do Bolesławia wróć! I ma piękniejszej krainy od bolesławskiej dziedziny. Do Bolesławia, do Bolesławia wróć! Ole! Do Bolesławia wróć, moi kochani! To Łukasz mi powiedz, jakie plany teraz, co tam się szykuje w Golec Work jeszcze? Oj, szykuje się i to bardzo, bardzo, bardzo dużo. Golec Work Orkiestra kończy 10. płytę już, którą chcemy wydać we wrześniu. Te? Będzie to dwupłytowy album z jakichś 24-25 piosenek. No, hiciory różnego typu i kalibru. Ja sam się nie mogę doczekać premiery tegoż materiału. No, jeżeli chodzi o stylistykę muzyczną, to tutaj naprawdę bardzo szeroki wachlarz, że tak powiem, muzyczny jest na tym, że podwójnym albumie, bo zarówno i dużo etnicznych klimatów, dużo góralczyzny, jak i dużo rock'n'rolla, ale też i jazzowe klimaty się przewijają. Reggae również zagościło na tymże krążku i najprawdopodobniej piosenka reggaeowa albo reggowa będzie singlem. Moi kochani, ja mam pytanko, czy Bolesław może lubi tango? Jasne, że lubimy, też lubimy tango. Specjalnie dla was, dla Bolesławia, tango góralskie z naszej ostatniej płyty. Nasz przystojniak Piotrek Kalicki na zacnym instrumencie akordu, lata 60. Piękne, aksamitne brzmienie, niepowtarzalna barwa. Moi kochani, wobec tego wszystkie rączki na górę Bolesław i jedziemy tango góralskie. Zamiast zawierucha i krat.
srebrnej scenerii z impetem wtargnęłaś mój świat. Ty miałaś polar jak pociąg do twoich ust i taką życia koleją trafiłem prosto w twój tango góralskie, tango, tango góralskie, tango, tango jak wiatr śpiew. Tango nieujarzmione, tango nieuniknione, słodkie jak lód i grzech. Tango jak żar gorące, serca rozpalające po wszystkie życia dni. Tango niezapomniane wrażeń, to tango to ja i ty. Ja! Paweł, wybierasz się na jakiś mecz Euro? Słuchaj, no póki co czekam na ten bilet. Oj, byłaby wielka radość, gdyby przyszedł właśnie poleconym taki piękny bilet w pierwszym rzędzie. Byłoby bardzo miło. A ty wybierasz się? Chciałbyś siedzieć za bramkarzem, czy na środku, czy u góry, czy u dołu, czy w loży taki ekstra? Masz jakieś takie, żebym... Słuchaj, ja się nie mogę doczekać, żeby dotknąć tej murawy, prawda? A najlepiej, żeby szpachelką sobie wykroić taki kawałek. I zabrać sobie na własne podwórko i sobie zasadzić. Na przykład, o, tu mam z Narodowego kawałek, prawda, murawy, czyli trawki i przynieść sobie do, prawda, mojego ogródka i tam sobie posadzić tą trawkę. Byłoby pięknie. A ty chciałbyś coś takiego osiągnąć? Nie, ja nie. Ja myślę zupełnie inaczej. Ja myślę zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że pojawimy się na otwarciu Polska-Grecja. Liczę na zespół Jarzębiny, że dadzą czadu, że porwą te orów. Powiem szczerze, to jest jeden z największych hiciorów od Bogu Rodzicy, proszę Państwa. I naprawdę, my kibicujemy dziewczynom, bo coś w tym jest. No są po prostu, krótko mówiąc, groźne. Tak, mi się podoba piosenka. Uważam, że jest niezły szlagwór i pozostanie na długo w naszych pamięciach. Koko Euro spoko, nie? Tak. Ciebie dużo słodkości dzisiejszy wieczór. Miłość była dojrzała, potrzebne jest serce i strzała i czułość dla kilku nawyków, przełyków. Dlatego kocham dziewczynie, kwaśnicę na wieczorinie. Jeśli ci się również zmykałka, to małpa, bo widzę dużo słodkości. Na z tego miejsca podążamy do niedalekiego Olkusza, gdzie właśnie będziemy sobie słodko spać, ale w międzyczasie czeka nas niespodzianka. Mianowicie, Łukasz, zdradź wszystkim, jaka to niespodzianka. No, spotkanie z rodziną Piotra Kalickiego, spotkanie z rodziną Mirosława Hadego, czyli z jego teściami, których serdecznie pozdrawiamy. I z tego, co się orientuję, mamy iść
szukać jakiegoś srebra. Coś ci wiadomo na ten temat? Ja już sztabkę mam. Ja wiesz, że dzisiaj srebro i złoto. Znaczy, ty jesteś srebrem, ja jestem złotem. Ja, tak? mam ustnik ze srebra do trąby. A. Więc słuchaj, wszystko się może w nocy zdarzyć. To trzeba znaleźć, żeby kolejny ustnik wytłoczyć. Albo cały instrument. Albo cały instrument, no kto wie. Pozdrawiamy wszystkich srebrzarzy. Pozdrawiamy wszystkich srebrzarzy. Źle. I wszystkich złotników. Srebro, srebrzarzy. Tak się odmieniało. Tak? I wszystkich złotników. Złotników. Tłudzisz wszystkich górników i poszukiwaczy skarbów. Tak. Życzymy im samych sukcesów i oby w znajdywaniu srebra, złota. Workami wynosili, prawda, te cenne, piękne rzeczy. Jakim są te, krótko mówiąc, dobra narodowe, tak? Dobra tej ziemi. Tak, dobra tej ziemi. Tu na razie jest ziemnisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko będzie stało. I będzie cały świat. Wszyscy razem! Tu na razie